Cześć, dziś pokażę Wam kilka ciekawych miejsc, które możecie odwiedzić w Bieszczadach. Oglądajcie! Ci z Was, którzy są z nami od samego początku, zapewne pamiętają, że w pierwszym odcinku mówiłyśmy Wam, że będziemy mówić o podróżach. No i jestem w Bieszczadach. Zobaczcie sami, jak to jest pięknie. Pokażę Wam dzisiaj taką podróż, którą możecie sobie, wycieczkę turystyczną, podróż, którą możecie odbyć w taki dzień, w którym chcielibyście troszkę odciążyć Wasz organizm od wyczerpujących górskich wędrówek. Odwiedzimy kilka fajnych miejsc także z serialu Wataha. Zaczynam swoją podróż we dnie i jadę w stronę Ustrzyk Górnych i tam zobaczymy się za chwilę. Widzieliście przed chwilą Straż Graniczną w Ustrzykach Górnych z serialu Wataha. Jadąc dalej w stronę Mucznego, w drodze dokładnie ze Stuposian do Mucznego, możecie zatrzymać się przy drodze, gdzie znajduje się Muzeum Plenerowe Bału Węgla Drzewnego. Pokazuję Wam już, jak to wygląda. Muzeum jest położone przy drodze. Możecie zobaczyć tutaj retortę, czyli piec, w którym kiedyś wypalano węgiel drzewny i poczytać o całym procesie wypalania węgla drzewnego w Bieszczadach. Zatrzymać się na chwilę, odpocząć. Jest to dość miły punkt wycieczki. Po obejrzeniu muzeum jedziemy dalej w stronę Mucznego do Zagrody Pokazowej Żubrów. Dojechałam właśnie na parking przed zagrodą. Wejście jest bezpłatne. Brama wygląda na zamkniętą, ale normalnie można wejść furtką. Za nami jest pierwszy taras widokowy dla turystów, dalej jest jeszcze jeden. Możecie tu oglądać zwierzęta w ich naturalnym środowisku. Zagroda, w której są żubry, ma powierzchnię około 7 hektarów, więc jest to dość dużo. Na tę chwilę wszystkie stoją tam na wzgórzu i stąd widać je całkiem dobrze. Pojechałam dalej do miejscowości Muczne. To właśnie tutaj znajduje się początek trasy na wzgórze Jeleniowate. Idę tam, żeby wejść na tamtą 34-metrową wieżę widokową. Tutaj jest początek szlaku. Szlak znajduje się przy wejściu do leśniczówki Brenzberg. I jak widzicie, na razie jest szlak oznakowany czerwonymi strzałkami. Wieża widokowa w tamtą stronę. Zaczynamy wędrówkę. Włączyłam stoper, licznik. Powiem Wam później, ile kilometrów dokładnie ta trasa ma, ile czasu mi to zajęło, tylko najpierw muszę przejść przez to błoto. Początkowe podejście jest dość strome. Zobaczymy, jak będzie dalej. Wygląda to lepiej, już nie tak stromo jak tutaj.
i doszłam do wieży. Patrzę na zegarek, zajęło mi to 40 minut i ponad 2 km. Wieża została otwarta w tamtym roku w listopadzie, więc jest całkiem nowa. Za chwilę wejdę na górę. Ciekawe, ile schodów na nią prowadzi. Moi drodzy, udało się. Weszłam na 34-metrową wieżę. Nie wiem, ile jest schodów, nie liczyłam, bo naprawdę bardzo długo się idzie. Nie pokażę Wam całej panoramy, bo po prostu nie chcę Wam psuć efektu. Jeśli tu przyjedziecie, to sami zobaczycie, jak jest pięknie. Na razie krajobraz jest jeszcze zimowy, ale w lecie myślę, że wszystko ładnie się zazieleni i będzie jeszcze piękniej niż teraz. Zeszłam już z wieży. Po drodze postanowiłam policzyć jednak schody. Wyszło mi około 165. Na górze widok jest przepiękny. Sami widzieliście kawałek. Musicie tu sami przyjechać i zobaczyć, jak jest. Ja już wracam powoli. Za mną jest wieża, jak widzicie. Kolejnym punktem mojej wycieczki będzie chyba ten punkt, na który ja najbardziej czekam, bo pojadę do chatki Rebrowa. Jeśli oglądaliście Watahę, to na pewno wiecie, o co chodzi. Także kolejny punkt to Tarnawa Niżna. Jak zejdę na dół, to coś zjem i ruszam dalej w drogę. Jak widzicie, moja droga jest dość błotnista. Być może właśnie dlatego wchodziłam 40 minut, bo myślę, że jeżeli ktoś jest sprytny i droga będzie dobra, to i w pół godziny się uda. Ale jest na razie początek kwietnia i dlatego śnieg jeszcze leży, topi się i wszystko jest mokre, jest dużo błota. Jestem już na dole. Chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że ten parking jesienią był otwarty. Teraz jest zamknięty i jeżeli jesteście tutaj w danej chwili, to piszcie w komentarzach, czy jest otwarty, czy zamknięty. To inni też będą wiedzieć, bo na razie jest 10 kwietnia i parking jest zamknięty. Zobaczcie, jaki tu jest piękny kościółek. Ja już jestem na dole. Nasza wieża została tam wysoko. A ja mam oczywiście kanapkę z focaccią, na którą przepis macie na naszym kanale. No i kombukę, którą też Wam polecałyśmy. I jak widzicie, jestem na początku ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej Pichurów. Za chwilę idę dalej do chatki Rebrowa. Wystarczy, że dalej od Mocznego pojedziecie do Tarnowy Niżnej i tutaj przy tym mostku, tak jak widzieliście wcześniej, jest zjazd na tą ścieżkę.
Jest Katka Rebrowa z serialu Wataha. Jest tutaj. Wchodzimy, bo prawdopodobnie można wejść. Potwierdzam, można wejść. Przyjedźcie i zobaczcie sami, co jest w środku. I stąd sobie Rebrow wychodził i tutaj siedziała cała akcja. Oczywiście można jeszcze pójść tam i można pójść tam, ale myślę, że resztę zobaczycie, jak sami tu przyjedziecie. Nie będę wam psuła niespodzianki. Nie wiem, czy pamiętacie, ale jeżeli oglądaliście Watahę, to tutaj stał bunkier. I tego bunkru już nie ma, rozebrali go w tamtym roku, dlatego że no, po prostu zniszczył się, warunki atmosferyczne mu nie sprzyjały. Domek został, przyjeżdżajcie, musicie zobaczyć, jeżeli tak samo jesteście fanami serialu jak my z Adusią, to koniecznie musicie tu przyjechać, bo przy tego, że to jest miejsce serialowe, to jest jeszcze po prostu piękne. Od kryjówki Rebrowa schodzi się w dół do kolejnego punktu widokowego, tego drugiego. On jest właśnie tam. Na tym drugim punkcie widokowym znajdziecie właśnie takie bale do siedzenia razem ze stołem. Fajnie to wygląda. No oprócz tego jest ławka oczywiście i piękny widok na Bieszczady. Pewnie się zastanawiacie, dlaczego nic nie mówię, ale po prostu tutaj jest pięknie i powinniście przyjechać i sami to zobaczyć. Wiem, że możecie być troszkę źli na to, że wam nie pokazałam wszystkiego, ale celowo to zrobiłam, bo jeśli raz przyjedziecie w Bieszczadę, to później będziecie już tylko wracać. Dziękuję, że byliście ze mną. Jeżeli macie jakieś pytania, zadawajcie je w komentarzu. Będzie mi bardzo miło, jeśli zostawicie subskrypcję, łapkę w górę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!